Siemano, Mówno Gastro z tej strony, po raz trzeci na moim kanale. Robimy dzisiaj... Najlepszą rzecz, moim zdaniem, z polędwicy wołowej, czyli steki, filet mignon, one są wycinane z tej najlepszej części polędwicy, z tej najszerszej. Mamy tutaj klasycznego steka, mamy go razy 3, bo jest z nami oczywiście Patryk Wegerta i Roman Pitbull, a.k.a. Pitbull, bo zawsze pije, lubi pić. Jak pije, to włączę telefony. Słuchajcie, wszystko mamy przygotowane, klasycznie trochę wam o tym opowiem o całej logistyce, jak tutaj jest to zrobione, co jest istotne. Zacznę od dodatków, później skupię się na mięsie, bo to już jakby jest dłuższa historia. Patryk Wegerta oczywiście świruje i gdzieś mi się przestawia. Panie, no suwasz pan ty. Światło panie przesuwasz, no co pan? No i widzicie, człowiek próbuje być profesjonalny, jak zwykle wyszło, jak wyszło. Trochę jak z reprezentacją Polski, by the way. Słuchajcie, mamy przygotowane te składniki. Dla mnie najbardziej istotne, tak. Ziemniak jest lekko podgotowany, on ma lekko delikatną już strukturę, taką, że można ją palcem lekko już ugnieść, więc na tym jest oliwa, na tym jest sól, pieprz, więc standardowo piec rozgrzewamy 220-230 stopni na termoobieg. Mamy dodatkowo do tego pieczarkę. Pieczarka jest też taką małą, sobie fajną kupiłem, mi się spodobały i ona będzie też podpiekana w piekarniku. Masło do bastowania steków, trochę whisky, sól, pieprz, oliwa. Tutaj mamy buraczki, to jest taki krem z buraczków, on sobie już jest podgrzewany. Buraki upieczone, zblendowane w termomiksie, dodatkowo sok z marakui, miód, limonka, pomarańcz, troszkę cukru, sól, pieprz. No i dodatkowo długo to jest gotowane, jeszcze raz zblendowane. Bardzo fajny, ma taki kwaskowy, egzotyczny aromat. Tutaj mamy klasyczny sos francuski. To jest sos, który jest tak naprawdę, robi się go 3 dni. Ja już wam tłumaczę, o co chodzi. Bierze się po prostu elementy z kurczaka, to jest porcję rosołową, jakieś korpusy, skrzydełka, rumienimy je, zalewamy wodą do połowy dużego takiego 20-litrowego garnka, dodatkowo dodajemy warzywa wywarnicze, to jest pietruszka, marchewka, seler, seler naciowy, połowę z tych warzyw sobie pieczemy, połowę tych warzyw później dorzucamy, upieczone warzywa wrzucamy, zalewamy praktycznie całość wodą, doprowadzamy do wrzenia i dodajemy resztę tych warzyw. Tak to się gotuje przez 24 godziny bite, na lekkim ogniu, tak żeby sobie pyrkało, przy czym pamiętamy, żeby żeby dolewać cały czas zimną wodę, żeby uzupełniać poziom płynu, co jakiś czas, co 2-3 godziny. Po 24 godzinach można powtórzyć cały proces, więc znowu kurczak i warzywa. Jeśli nie chcemy, możemy go zakończyć, czyli wyciągamy z całego sosu, z całej naszej bazy warzywa i mięso, przy czym też można sobie fajnie wykorzystać to mięso i warzywa, nie wyrzucamy tego, bo szkoda. Redukujemy całą ilość płynu. Redukujemy tak z 20-litrowego garnka, powinno wam wyjść mniej więcej no jakieś powiedzmy litr, półtora litra sosu. Więc no długi proces, żmudny, czasochłodny. Kiedyś jak robiłem na Masterchefa właśnie ten sos, no to go robiłem przez 3 dni, co 3 godziny musiałem stawiać do indukcji, bo nie miałem takiej indukcji jak tutaj, która się nie wyłączy, no i był problem, tak? Więc w tym momencie przechodzimy już powoli, delikatnie do tematu związanego z mięsem. Ja mam tutaj patelnię, nagrzewam tą patelnię, to jest bardzo istotne, żeby nagrzeć patelnię, ale żeby jej nie przegrzać, to znaczy indukcja ta ma 9 stopni regulacji, na 1/3 mocy podgrzewamy ją przez 3 minuty, więc ja sobie ustawiam na trójkę i przez 3 minuty będzie się to podgrzewać. Sobie zobaczcie, jest tutaj trójeczka. I przez te 3 minuty to się będzie podgrzewać. Mam timer, bardzo sobie polecam zakupienie takiego timera. Z tego względu, że mamy stoper w telefonie, często jest problem taki, że trzeba tutaj coś operować telefonem, patelnią, jest gorąco, trzeba to zrobić szybko, a taki timer włączamy sobie, on ma magnesik, kosztuje naprawdę jakieś śmieszne 15 zł. Dostępny jest w różnych dużych sklepach, takich jak, no nie wiem, Saturn, MediaMarkt, etc. Więc sobie podgrzewamy. 3 minuty tutaj. Wracamy do głównego gwoździa programu naszego, czyli do polędwicy wołowej. Ja sam kupuję dużą polędwicę, wycinam sobie z tej polędwicy steki i co jest istotne, żeby usmażyć dobrze mięso, tak, one musi być w temperaturze pokojowej, to jest jedna rzecz.
Ja smaruję sobie je olejem i używam oleju ryżowego, tak jak już dzisiaj w ogóle o tym rozmawialiśmy z chłopakami, że istotne jest to, że on ma wysoką temperaturę dymienia, nie spali nam się, nie będzie nam pryskać, nie da nam dodatkowego smaku jak masło klarowane. Masła nie używamy, bo masło wam się spali. Olej kokosowy może dać dodatkowy taki no, nieprzyjemny aromat, który nie jest pożądany przy tym, więc olej ryżowy jest o tyle fajny, że to jest ryż, nie jest to owoc, nie będzie strzelało, bo nie będzie parowała woda. Więc używamy oleju, mamy tą polędwicę w temperaturze pokojowej, daję troszkę oleju, sól z jednej, z drugiej strony, pieprz na razie nie daję, żeby się nie spalił. Po tym jak patelnia się nagrzeje przez 3 minuty na trójce, przerzucam to już na szóstkę, czyli na 2/3 mocy i to się podgrzewa znowu 3 minuty. I po tym czasie dopiero zaczynamy smażenie zasadnicze. Wszystko zależy od grubości mięsa. W tym przypadku to mięso będę smażył tej grubości, no na dwa palce mniej więcej, tak? Będę smażył to powiedzmy 3 minuty z jednej, 3 minuty z drugiej strony, nie więcej. Z tego względu, że to wszystko zależy od grubości. Ja smażę tylko z takiej na patelni, nie wykańczam ich w piecu. W zupełności możecie to na spokojnie sobie tak zrobić, jak ja to robię. Nie trzeba jakichś konkretnych, specjalnych sprzętów. Jeżeli ktoś lubi, mam tutaj również patelnię taką grillową. Bardzo fajnie też na tym smażyć. Tylko to już trzeba bardzo bardziej kontrolować. Fajna się robi kratka. Ja osobiście uważam, że bardzo ładnie wychodzi to wszystko na takiej stalowej patelni. Przyzwyczajony jestem od dłuższego czasu, także jest naprawdę spoko. No i w momencie, kiedy zaczniemy smażyć naszą polędwicę, ziemniaki i pieczarki trafią do pieca. Więc cała logistyka jest istotna. Tak jak wam mówiłem, wszystko jest tutaj ładnie przygotowane. Na końcu, jak będziemy już bastować steki masłem, dodamy bourbonu, trochę sobie to podpalimy. Bourbon daje taki fajny, słodkawy, troszkę taki miodowy aromat. Ciężko jest go opisać, najlepiej to spróbować. Więc zasadniczo tak naprawdę wszystko mamy. Jeśli chodzi o składanie, burak trafi do rękawa. Z rękawa sobie zrobimy ładne takie kleksy. Dodamy ziemniaka, pójdzie sobie, no pak się zaśmiał kleksy, że co, że nie pasuje, że nie jest ładnie artystycznie. Pięknie, człowiek się naprodukuje, 3 dni pracuje, widzicie jak to jest, nie? I Patryk Wegeta, ten, który sypie w ogóle jakiś syfi Wegeta do różnych rzeczy, nie? Co za w ogóle człowiek w ogóle, co za wywód, nawet się nie odezwał, już mnie zirytował. No i widzicie, aż timer zrobił pauzę. Ja teraz wlewam olej, czekam jakieś mniej więcej 10 sekund i będziemy smażyć. W tym momencie, jeszcze przed tym, dajemy troszkę oleju na mięso, obtaczamy sobie oczywiście z dwóch stron. Troszkę tutaj tego oleju dodam, pach, 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 więc mamy z dwóch stron ładnie obtoczone. I sól. Ważne, żeby tylko i wyłącznie sól. Pach, pach, pach. I tak samo, obydwie strony. Pamiętajcie, żeby solić i przyprawiać mięso z dwóch stron, nie? To jest istotna bardzo rzecz. Żeby mięso nie było płaskie, tak? No, bez smaku. Szczególnie takie jak to. No i dobra, czyli tak, jak mówiłem, wlewamy olej. Widzicie, jak ładnie on się zaczyna rozpływać? Już rozpływa się na patelni, to znaczy, że patelnia jest rozgrzana. Jest bardziej płynny niż taka tekstura jego początkowa. Odkładam. Jak mówię, czekam sekundkę. Mam 10 maksymalnie. I teraz. Jedziemy. 3 minuty przygotowane, timer przygotowany, mięso przygotowane, patelnia rozgrzana. Zapraszam. Tam mam akurat taki kawałek, który się troszkę rozwarstwia. I trzeci. I ważne jest to, żeby nie michlać tym mięsem. Niech one sobie będzie, można je trochę przycisnąć, ale niech one się smażą, one się same sobą zajmie. I teraz potrzebuje się dostać na chwilę do pieca, więc tak jak mówiłem, wrzucamy ziemniaki. Widzimy później pieczarki do tego. Może przerzucimy sobie, bo to już jest na większej blaszce. Więc tak. Jedziemy. 230 termoobieg. I tam kiedy ziemniaki. Zrobię ich trochę więcej. Chłopaki sobie wezmą do domu, do kieszeni, i wszystko mają po jednym. Bang! Ważne jest to przy smażeniu, żeby nam się zrobił tak zwany sear, czyli taka chrupka skorupka z jednej strony. I żeby patelnia była rozgrzana, a żeby patelnia nie była przegrzana. Jak patelnia będzie przegrzana, spali wam mięso, mięso się zamknie, czyli jakby struktura mięsa
pory zamkną się w mięsie, jak one się zamkną, to później ciężko będzie, żeby to mięso smażyło się w środku. Ta temperatura już nie będzie miała takiej łatwości dostawania się. Zasadniczo sytuacja jest tego typu, że kamerzysta już tam prawdopodobnie się ślini i mówi, Jezus Maria, kopuję dwica, bo będę ją dotykał i nie mogę spać w nocy. Więc nie będę może tak zbytnio o tym opowiadał. I teraz zobaczycie, jak to mięso wygląda. Timer już mi wskazuje na to, że jest ok. Widzicie, jest taki lekki sir, jest taka lekka skorupka. Tak to właśnie powinno wyglądać. No i teraz na bokach będziemy smażyć tą polędwicę po jednej minucie, czyli ta strona 3, ta strona 3, bok minuta, drugi bok minuta i te dzióbki jakby u góry, te małe przestrzenie tu i tu, one będą robione po pół minuty. No i też ładnie się spaliło. I to chodzi. Jest zasadniczy element, czyli baskowanie mięsa. Wrzucą sobie masło, zimne masło, baskać. Masło się roztapia. W tym momencie damy sobie jeszcze trochę whisky, odpalę sobie i teraz będzie ogień. Bang, bang, bang. Bang, 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 moi drodzy. Niech to się ładnie wypali. Whisky. I teraz podlewamy tym całym tematem. Widzicie, lejemy ogniem jeszcze. Podlewamy tym całym tematem to mięso. Całym tym sosem. Co się wytworzy. Raz. Będzie beef. Będzie beef, wam mówię. Będzie beef. Zobaczcie. To jest kurde, dla mnie to jest mistrzostwo świata. To jest złoto, nie wiem, jest normalnie jak cukier dla drożdży, nie wiem, jak wygrana dla polskiej reprezentacji w mistrzostwach świata, nie wiem, jak dla nie wiem, Neymana po prostu zwycięstwo. No to jest dla mnie steak. Wersja ultimate. Klasyczny żół. To jest moja wersja ultimate polędwicy wołowej. Nie mam innej, nie mam lepszej. Uważam, że powinna być prosta, powinna być smaczna, powinna być dobrze wysmażona i przede wszystkim robiona z serducha. Tak więc tak to wygląda finalnie. Oh my God!